Siema. Siema. Jak się masz? Bardzo dobrze. Jedziemy na naszych rowerkach, które są... / bibipach. Bibipach, tak. I jest tutaj piękna pogoda, dziękuję. Czego chcieć więcej? Czuć wiosnę. Na rowerze jest się można kopnąć. Znalazłeś, Grześ? Jesteśmy właśnie w okolicach Sydhavn w Kopenhadze i nigdy tutaj nie byliśmy. Jak to od niedawna odkrywamy nowe miejsca i pięknie to wygląda. Ostatnio dużo się tu buduje generalnie, nowych rzeczy i budynków mieszkalnych. Warto wziąć swojego bibipa i wybrać się na przejażdżkę i odkryć coś nowego. Filmik z żuczkiem, dzisiaj jest Dzień Kobiet i żuczek jest bardzo zadowolony. Tak, bardzo mi się podoba, wycieczka jest super. Poszukiwanie wiosny. Tak, poszukiwanie wiosny w Kopenhadze. Wiosna już jest. Jest, oficjalnie, tak. Thank you.
Jesteśmy teraz na placu głównym królewskim w Kopenhadze i widzę, że jest tutaj flaga wzniesiona na jednym z budynków, a to oznacza, że ktoś jest tutaj z królewskiej rodziny. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Grześ, juhu, 100 lat skarbie. Dziękuję, pieszczku. Z okazji taty urodzin, dzisiaj na śniadanko jest specjalny smakołyk, czyli ciastko. Ciastko. Sztanga cynamonowa. Tak. Bardzo, bardzo pyszne. Takie ciasteczko z cynamonkiem. Do tego duża kawka. Grześ najbardziej lubi z French pressu. No i Luisia do towarzystwa. Parówka. Cześć Grześ. Siema. Smakuje ci? Pyszne ciasteczko. I kawódka też. Bardzo, bardzo pyszna. 100 lat Grzesiowi z okazji urodzinek i imieninek. Dziękuję bardzo. Teraz? Jak się czujesz z sprzedażą auta? Dobrze i troszkę mi go szkoda. Muszę przyznać, że będę tęsknił za małym Bobikiem, ale teraz przeprowadzam się do dużego Bobika, więc będzie dobrze. Będzie dobrze. Idzie w dobre ręce. To najważniejsze. To najważniejsze. Więc właśnie kupcy przyjechali po auto, Grześ poszedł i się z nimi spotkać i pokazać Forda naszego K. Jeju, tyle wspomnień z tym autem, właśnie tak sobie jechaliśmy teraz jeszcze na mainie szybko i sobie myśleliśmy, Boże, ile to się działo. Grześ w ogóle miał to auto jeszcze zanim się poznaliśmy, więc też jeździł do Polski dużo i razem zjechaliśmy całkiem sporo, też wycieczki mniejsze i większe, więc bądź co bądź taki sentyment później jest z tym autem, nie spodziewaliśmy się, że aż taki. No ale idziemy dalej, idziemy naprzód do van life'u, więc teraz duży będzie naszym jedynym autkiem i domkiem zarazem. Sprzedany. Sprzedany. Chodź, idziemy się przejść. Sedany. Sprzedany. Bobik. Dobre ręczy poszedł? Tak. Kaska jest, wszystko się zgadza. Pojechali. Możemy świętować. Szampan. Kolejny etap. Idziemy się przejść. Halo? Co na dworze szaleje? Orkan. Jest huragan. Strasznie wieje. Jak się nazywa? Nie wiem. Chyba go nazwali Laura, wydaje mi się. Orkan Laura. No, chyba tak. No. Siema. Nie wiem, czy będzie tak dobrze słychać, bo może być wiatr. A i tak czy siak. Idziemy teraz na kolację z okazji urodzin i imienin Grzesia. Idziemy piechotą na piękny spacer. I coś jeść. Dokładnie. Gdzie jesteśmy, Grześ? South Indian restaurant. Dzisiaj będziemy smakować indyjskiej kuchni. Będzie ciekawie. Będzie spicy. Pyszka. Co my tutaj mamy, Grzesiu? Mamy zupę, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest na lentylach.
to do tego mam samoski. Tak, aromatyczna, chyba z takim imbirkiem, curry, coś takiego. Mhm. Samoski pierwsza tura, wegańskie, z warzywkami. I idą kolejne zaraz. Zobaczymy, co przyjdzie. Smacznego! Dostaliśmy jedzonko i jest to drugie danie. I tak, tutaj Grzyś zamówił sobie suka masala, to jest chyba, tak się nazywa to danie. I jest to z lamb, czyli to będzie tak, jak to się nazywa? Baranina. Z baraniny. Albo jagnięcina. Jagnięcina, tak. Jagnięcina. Masala, do tego dwa różne rodzaje chlebków mamy. Trochę tak a la naan, ale różne rodzaje. Ryżyk każdy dostał też. Ja zamówiłam sobie wędaka masala i jest to po prostu takie curry masala z warzywek. Będziemy próbować. I co uważasz, jedzonko w skarbie? Bardzo pyszne. Jak mięcinka. Wyśmij to. Myślałem, że będzie ostrzejsze, ale nie. Ale nie. Jest bardzo dobre. Nie wypala? Tak. I ciebie też ta okra. Naprawdę super. Tak. Tylko pyszny ten chlebek jest, naprawdę. Ten chlebek, on był taki, tak jakby lany na oleju, nie? Tak. Bardzo dobry. No. Na koniec wieczoru, dnia pełnego emocji, siedzimy sobie na kanapie. Tak. Przyszliśmy spacerkiem z pięknej uczty. Tak, godzina nam zajęła przejście. Tak. Ale no, fajnie. Ale fajnie było. Bardzo przyjemnie. I teraz tylko filmik i tak. Czarujesz, jeszcze ciasto będzie. Halo? Co tu się wyprawia? Hamakujemy. To pewnie dlatego, że już wkrótce jedziemy do vana i się przyzwyczajacie do van life'u? Tak. A poza tym jest piątek. Piątek, tak. Wszystko ładnie. Wiadomo. Chill.